Daj lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu najbliższych 10 sekund, jeśli chcesz, aby twoje ferie zostały przedłużone o kolejne 2 tygodnie. Siema, z tej strony Wesif. Generalnie chciałem powiedzieć, że w moim sklepie z grafikami zapanowały nowe ceny i jak była przecena minus 50%, stwierdziłem, że te ceny już zostaną na zawsze i od dzisiaj wszystko jest o połowę tańsze, a więc jak widzicie, baner kosztuje 9,99, awatar 2,99, rendery 19,99, a miniaturki 2,99. Także myślę, że się opłaca teraz zakupić właśnie taką graficzkę, ponieważ jest właśnie o połowę tańsza, dlatego ja już wam nie przeszkadzam. Jak chcecie zakupić właśnie graficzkę, to piszcie do mnie tutaj na Discordzie, tutaj się wyświetla mój nick, jest również w opisie, albo wbijcie po prostu na Discorda z grafikami, tam też jest do mnie kontakt, a już was zapraszam do oglądania. Siema, z tej strony Wesif. Jeszcze tak przed filmem chciałem powiedzieć, że zawsze chciałem wbić 1000 subskrypcji. Jesteśmy bardzo blisko tego celu, także zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś komentarz dla powiększenia zasięgu oraz zostawcie łapkę w górę. I by mi było bardzo miło, jeśli byście to zrobili, ponieważ zawsze chciałem wbić te 1000 subskrypcji. Jesteśmy bardzo blisko tego progu. Jak chcecie, to wpalnijcie również na mojego Instagrama WesifEty. A my już przechodzimy do filmu. A więc sposób na darmowego skina jest to nic innego jak wzięcie udziału w turnieju, który organizuje Epic Games. Ostatnio Epic Games właśnie rozpieszcza graczy i za nieco mniej niż 2 tygodnie będzie kolejny turniej o skiny oraz w puli będzie $1 000 000 do wygrania. Generalnie pierwszy etap tego turnieju to będzie właśnie walka o skiny i nagrody będą za to wyglądać mniej więcej tak. Za top 50% dostaniemy Takeover, czyli spray. Za top 25% dostaniemy Kill Off, a za top 5% dostaniemy skina Tango. Generalnie to wszystko wygląda tak. A więc w drugim etapie tego turnieju gracze będą mogli zdobyć $1 000 000, ponieważ będzie tyle właśnie w puli nagród. Niestety jest to turniej tylko dla osób korzystających z konsoli PlayStation 4 i na razie nie wiadomo, czy będzie można go zdobyć poprzez zmienianie regionu, jak to było przy poprzednim turnieju dla Azji i Oceanii. Gracze z Europy sobie zmieniali po prostu region i mogli zdobyć również darmowe skiny z turnieju. Generalnie to by było już na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. Mega chciałbym wybić 1000 subskrypcji, no bo jak już powtarzałem, jest to moje wielkie marzenie. Dlatego zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę dla powiększenia zasięgu. Możecie wpaść na mojego Instagrama, wesif.ety. No i co, ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć.